wygląda przejście do następnych pomieszczeń. Więc nie sądzę, żeby była możliwość przejść dalej. Wszystko już jest zarwane. Ja również ryzykowałem, żeby tutaj w ogóle wejść. Znalazłem kolejny dom, który się całkowicie rozpada. Z tamtej strony zostało jeszcze jakieś wyposażenie. Jednak chyba nie będę w stanie tam dojść. Masakra. Chyba, że można dojść tam z pokoi z tej strony. Spróbuję, choć nie powinienem. Nie runęło wraz ze mną. Tutaj również sufit spadł. Różowy pokój. Bardzo niziutki. Przejścia tutaj nie ma, czyli wracamy. Dom pęknięty w pół. Niedobrze. Powiem tylko tak, trzeba stąd jak najszybciej wychodzić. Zejdziemy na parter. Niestety. Dobra. Widzimy się na dole. Jestem już prawie na dole. Zejście nie jest łatwe. Wszystko tutaj wisi. Widzę, że jest tam piwnica. Jak da rady, to wejdę tam. Sami widzicie, jak to wygląda. Tutaj jest jakaś szopa. Ostatnia ściana zrobiona z kamienia. Spróbujemy zerknąć na górę. Została taka szafa. To miejsce nie jest na tyle bezpieczne, żeby tam wchodzić. Dlatego daruję sobie. Spróbujemy zejść do piwnicy. Chociaż to też nie będzie łatwe. Szczerze, nie wiem, czy jest w ogóle warto, bo nic tam nie ma. Totalna pustka. Dobra. Wejdziemy na parter. I pokażę wam, co tutaj zostało. Tu mamy obraz. Całkiem fajny. Są główne drzwi do wyjścia. Wow, ale stylowa. Bardzo fajny piec. I
jest bardzo często spotykany. W zasadzie w każdym domu, który odwiedzam tutaj w Szwajcarii, znajduję podobne piece. Meble. Wyposażenie kuchni. Tak jest. I stary piec. Bardzo duży, jednak większa część jego jest już zburzona i nie nadaje się do eksploracji. Zobaczcie na przykład te pomieszczenia. W jeszcze gorszym stanie. Już w ogóle nie ma mowy o wspinaczce tam. Kolejny krótki filmik na moim koncie. Niestety nie było tutaj co za bardzo zwiedzać. Największą atrakcją w tym domu ten piękny piec, zabytkowe kafelki, bardzo ładny. No i to tyle z eksploracji. W tym miejscu będziemy się już żegnać. Co? Ja szykuję dla Was następne filmy. Mam nadzieję, że znajdę tym razem coś lepszego. Będzie na czym zawiesić oko. A ja powoli będę już uciekał. Trzymajcie się i do następnego. Na razie.